Dobrze się składa, że bardzo lubię TVZ, bo ostatnim ćwierćfinałem, jaki dzisiaj mamy, jest właśnie Terran vs. Zerg, aż z wrażenia zapauzowane już to TVZ. Wracamy do rozgrywki. Oczywiście pierwsza mapa. Tutaj było lekkie przecięcie, bo jeszcze no, Reynor miał problemy z lagiem, ale chyba się już uspokoiło. No tak nie wiem, czy Reynor zadowolony z tej swojej przeprowadzki aktualnej, bo chyba wrócił do Włoch, ale pewności nie mam. Także Li Peinan z Chin w kolorze czerwonym. Bardzo mocny teran i no świetną niespodziankę zrobił w fazie grupowej time, bo wyszedł z pierwszego miejsca, drugi był Hiro, trzeci Cure, czwarty Elazer. No i niestety Cure z Elazerem nie dali rady wyjść z grupy. Time aktualnie zawodnik drużyny KZ Gaming, no i tak samo Reynor, on też z tej ekipy, jeszcze dodatkowo ma sponsora Red Bulla. No i jest oczywiście mistrzem świata Reynor. No to zobaczmy, czy ten mistrz świata dołączy do Darka, do innego mistrza świata. I ze sobą ponownie zagrają. Ale tutaj jaka astrofizyka na czacie wjechała, dobrze. A, dobrze, dobrze, na Discordzie była analiza tego wszystkiego. Słusznie, słusznie, no faktycznie. Tam już, to nasi też wiedzieli, że to szwindel z tym Nation Warsem. Już to przeczuwali. Ale co tak naprawdę można było zrobić w tej sytuacji, a co teraz można dopiero zrobić w tej sytuacji z tym Nation Wars? Boże, co my tutaj mamy? No nie, no nie. No nie. Poziom czata spadł gwałtownie z jakiegoś powodu. Także ratuj się kto może. Reaper oczywiście przeszkadza przeciwnikowi, ale niczego nie urwał. Time tylko się dowiedział, że gaz nie jest dalej eksploatowany, więc na przykład nie będzie szybkiego roach pusha. I z tego powodu może być spokojniejszy. No, Reynor tutaj też na moment wskoczył, ale nic nie zrobi, jak są Heliony i Marin. Ale podoba mi się to śledztwo Gumkomana w sprawie Nation Wars. Ładnie rozprowadza biomasę dookoła Reynor. To jeden z najlepszych zergów, jakich można aktualnie oglądać, ale ostatnio trochę był spadek formy u Time'a, w tym turnieju przynajmniej zwyżkę, chociaż mało Time'a. Widzieliśmy sekundkę, jeszcze zobaczymy jak tam właśnie ostatnie ich mecze. Nawet Reaper już wrócił, no bo nie chce paść od zerglingów, które mają ulepszenie do prędkości. To przekonajmy się, jak ostatnie ich mecze. Okej, dobra, tylko dwa razy w historii Time pokonał Reynora. Raz 6 lat temu i raz 4 lata temu. Ale pozostałe mecze wygrał Reynor. Było to łącznie 8-2 w pojedynkach, czyli Reynor mocny faworyt. Ej, naprawdę Time ma taką samą formę na zergów? 39 niecałe procent win rate Time'a w ostatnim czasie. Reynor ma 60% wygranych. Też w sumie niby nie tak niesamowicie jak na niego, ale no już lepiej. No ale jak Reynor wygrywał z Time'em, to zawsze było do zera. Zawsze. 2-0, 2-0, 2-0, 3-0. Nawet w Best of One wygrywał do zera. Dobra, eBay. I 3 Raxy. To jest jednak
pewny zawodnik w tym pojedynku niby teoretycznie. To jest 5.30, tak, 5.34 baza, ładny timing, jeszcze tylko makrohaczerki mi osobiście brakuje, ale to może Reynor na razie nie podziela takiego stanu gry, ale gra z Zerglingi, a widać, że na tym się będzie opierać, to makrohacza też się pewnie zaraz pojawi. No i Lingi do kontrataku, jak tylko Teran wyjdzie na mapę. Aż dziwne, że tutaj nie ma żadnego Zerglinga, Reynor, żeby widzieć właśnie takie wyjścia. Chyba, że dopiero jak zobaczy na biomasie. No tak, tak, bo w sumie Teran musi wyjść trochę dalej chyba, żeby zrobić kontrę. To nawet... A, to już biomasa robi robotę. Lingów. Tutaj jeszcze więcej Zerglingów, same Lingi i Bane'y. Na 60 dronach aktualnie Reynor, tak trochę w obawie pewnie przed jakimś mocniejszym pushem, ale time to w sumie się rozwija. Jakoś bardzo mocno nie zamierza atakować. Teraz próba kontrataku, bardzo sensowna jak złapie Heliony. No i to krąża, łapie. Boże, time jaką ma fatalną reakcję, w zasadzie brak reakcji. W ogóle też co ciekawe, gramy na serwerze europejskim. Też jest, mam wrażenie, jakiś ukłon Time'a. Ale wleciał. Ej, dobrze przeleciał, tylko że królowa teraz i tak dokończyła Medivaca. O, nie wierzę. Banning Nest, który opracowywał szybkość w takim miejscu jeszcze. I rozwala Time. Bardzo śmiały ruch, ale może nawet dobry. No i teraz Medivac odleci z 8 marinami na pokładzie. Tutaj też mieliśmy miny, ale miny się nie zakopały. Okej. To nie poszło, jak tutaj jeszcze te dwa Bane'y mnie... O! Ła, dobre. A nie powinno to się tak skończyć, nie powinno to się udać. Time z jakiegoś powodu tutaj nie ma właśnie dobrej barykady. On jeszcze jednego supply debota musi użyć, bo krzywo stawiał poprzednie. Ładnie urwały te Bane'y. O, rzecz, ale na pewno pomoże Reynorowi. Sensowne podejście, zatrzymanie czwartej bazy, niedużym kosztem, tylko trochę lingów. Time oczywiście dalej walczy o biomasę na godzinie 10, a tu chyba coś spłonęło. Kolejne raksy, z wiadomych powodów robi Time, żeby jeszcze więcej. Ale na razie to bym powiedział, że się tak gubi tutaj, mariny z jakiegoś powodu nie weszły do Medivaca najpierw. No Reynor ma wszystko, ma opcję kontrataku, ma biomasę, może sobie rozwijać technologię, ale wolna będzie ta, znaczy późna będzie szybkość do Bane'ów. Jeszcze jedno wejście, Reynor nic z tego sobie nie robi, że nie ma prędkości do Bane'ów, bo przecież Teran nie ma... co się dzieje? Halo? SCV nie uciekają? Aha. Ale piękne te szczątki STV-ek. Boże, w naturalu też to się dzieje? Aha. Jeden atak Reynora chlasnął prawie 50 SCV już. No i co z tego, że Time kontratakuje jak tutaj, no, atak cienki jak skóra na kaszance. Królowych nawet nie musi tutaj przyciągać Reynor. Ale go walną. Ja zgunia. GG. W górnym prawym rogu Reynor, w dolnym lewym Time. Króciutko, szybko na kontrę. Nawet szybkość do Bane'ów nie była potrzebna na tak dobrego Terana. Ale się trochę pogubił. Szczurlo. Kolejny chce otworzyć puszkę Pandory. Otóż odpowiedź na takie pytanie, no jeden rabin powie tak, a inny rabin powie nie. Na pewno się zatrzyma do kolejnego ogłoszenia wskaźnika. O, i znowu jakiś Koreańczyk zaklęcia pisze na czacie. To ostatnie to chyba haha albo coś takiego. Dobra, momencik. Przetłumacz na język English. Time nie patrzy na mapę, haha, napisał ktoś z Korei. No, słuszna uwaga.
Dobra, to co dalej? Na razie zaczyna od Marina, więc nawet nie chcę wydawać kasy i gazu na Reapera. Może przez to, że chce szybsze Heliony, a potem jakiś Hellbat push na przykład, też z tego tak, tak się to może rozwinąć. Ale wydaje mi się, że nie w swoją drogą jest to, wydaje mi się, że to chyba dłużej się, żeby to wyhamowało. Ale wydaje mi się to bardzo, bardzo dobre określenie. Mi się tylko wydaje. Ja to nie wiem. Ja jestem amatorem takich rzeczy. Roach Warren grany przez Raynora. No proszę, jak kulturalnie. Time nie zrobił żadnego zwiadu i Raynor uznał, że... Znaczy mógł też mieć taki plan od początku gry Raynor, ale uznał, że dobra, Karakanem go teraz poszczuje. Przy czym otwarcie Time'a nie jest takie wybitnie zachłanne, bo zagrał szybszego Starporta, późniejszą trzecią bazę, bo nawet jej jeszcze nie buduje, więc może, może z Marinami jakoś to wybroni. Ale łatwe to nie będzie. No taki... O, to 7 Roachy, to jest inwestycja już. To widzę, że nie ma zabawy. Będziemy atakować. Dobra, fajnie, ciekawie. Zapomniałem, że dzisiaj stream jest wcześniej. A, spokojnie, jeszcze będzie kolejny od 17, drugi stream. On ze Spiritem i nie tylko. Leci oczywiście reszta jednostek przez mapę. Dopiero teraz dowie się Time, że jest atakowany, chociaż pozycja Overlorda też jest taka zagadkowa. Raczej tu się nie ma Overlorda, jeżeli nie zamierza zaatakować Raynor. No i właśnie, zamierza. Szybkość do lingów zakończona. Nie podniesie supply depota. Można wchodzić, a nawet... O Jezu, ale teraz zerglingi szybko padły. I czemu te Roachy się tutaj jakoś tak pakowały niezbyt sensownie? Time chyba to całkiem dobrze rozgrywa. Pamiętajmy, że Mariny mają trochę większy zasięg od Roachy, więc mogą je tak na dystans trochę męczyć. No tylko trzeba to wykorzystywać. Spada korosiv. No nie, no jeszcze Marina trafił tym korosivem, nie wierzę. O! A! Ładne naprawianie miny. O, i teraz zmarnował Karakana zamiast Zerglinga na tę minę. No kurczę, no może jednak ten atak Raynora nie jest wcale taki dobry. Atakowane są SCV-ki. Ten Ravager na wagę złota, no i właśnie też stracony. Trzeba wycofać rannego Roacha i zrobić chyba kolejne Ravagery. Raynor cały czas atakuje. O, reaktor, jak rozwali, dobrze, rozwalił, wchodzi, no ale dalej jest dużo Marinów, no i Heliony też na pewno bardzo pomogą. No ma problemy, Ryszardo. On dalej robi Roachę. Co to jest za komediant? No nie, no jak jest Liberator, to chyba wystarczy go tutaj rozstawić i już z górki robi drony z powrotem Raynor. Bardzo ładna obrona. No jednak w Marinach jest siła, wbrew pozorom. Jak się takie podwójne robi, jak jest tak 6-8 Marinów, jak jest dobra barykada, SCV naprawiają tę barykadę. Tak trzymał tutaj drzwi ładnie. Pinczyk. Będzie też przejście w Banshee. Oho. Czy mu ten budynek się odwidział? Nie wiem, no on zanulował chyba reaktor i zaczął robić z powrotem reaktor, o ile dobrze widziałem. I teraz można tak, nie można naprawiać teraz tego reaktora, bo on się buduje, wtedy nie można naprawiać, więc Time robi supply depota, który jest bardzo mądrym posunięciem, aż się dziwię, że o tym pomyślał. Nice. Dobudował co trzeba. O, dobra, jakby Korosif rozwalił Bediwaka, to byłoby bardzo, bardzo przykre. O, a tutaj mamy przykład ataku na minerały. Też się to zdarza. Zerglingi próbują kontratakować. Ale nie mają czego kontratakować za bardzo. Ten Liberator mi się bardzo podoba, chyba najbardziej takie. Tu są minerały. I czego nie rozumiesz, no. Dobra, my tu gadu-gadu, a Battlecruiser Operational. Nie ma żadnego spora. Ej, ten Battlecruiser właśnie chyba wygrał grę, jak się nie mylę. Chyba, że zostanie nim w bazie jeszcze przez chwilę, żeby rozwalać, no właśnie, Zerglingi, może Roach, Ravagery. Nie, gdzie tam? Coco Jumbo i do przodu. Liberator w sumie może się wycofać. Wcześniej mógł to zrobić, już byłby w bazie. No dobra, na Battlecruisera nie ma żadnej odpowiedzi. Banshee grana w tej chwili przez Time'a. Nam te pierwszą anulował, żeby zrobić Battlecruisera. Nie, on nadal to wygląda dobrze dla Terana. Bez problemu, utrzymana rampa. Naprawia, unika korosivów, no i klasa.
No to jazda, best of five, mamy po punkcie. No i zobaczymy, czy Chińczyk, czy jednak Reynor. Tak patrząc na minimapy, to time ewidentnie coś knuje. Jakiś podstęp będzie. Ale to chyba tylko jedne koszary? To bardzo rzadko się widzi jedne koszary grane. Czy jeszcze ta SUV gdzieś pojedzie? Otóż nie. O! Ja nie wiem, czy pierwszy raz w życiu nie widzę. Nie no, na pewno nie pierwszy, ale... Ale jakie to jest rzadkie, jakie to jest nietypowe. Że jedna reakcja robimy na mapie. Ej, ale to w sumie... Może to mądre, kto wie. No minusem tego wszystkiego jest to, że te koszary nie zrobią reaktora dla fabryki na pewno. Ile to będzie standardowe zagranie jakieś? No raczej Reaper, no bo zbiera gaz, no to nie będzie robić marinów przecież. Chyba, że szybko w fabrykę przejdzie? No nie wiem. Ciekawe, takie bardzo nietypowe to, co robi time. Ze strony Reynora akurat nic nowego, bo ciężko coś nowego wymyślić, co jest optymalne. Albo przynajmniej równie optymalne. No faktycznie jest ten Reaper. No i może będzie też bunkier. To jest takie zagranie trochę na zasadzie postraszmy przeciwnika. Takie groźne kiwanie palcem w bucie. Ale jednak może to jak... No jeżeli Reynor to łyknie, no to... Oho. No. I teraz te drony. Uj, ile dron wyciągnął. Wow. Okej, jest 14 dronek. Przy czym jednak niektóre już wracają do zbiorów w drugiej bazie, no ale to też była strata przesłanie tych dron. No naprawdę tutaj 200 IQ moim zdaniem ze strony Time'a. On zrobił po prostu jednego Reapera. Wymusił reakcję dość dużą, dość potężną. No wydaje mi się, że to się opłacało Time'owi. Przewaga w wydobyciu Laterana była dość sporawa przez chwilę. Ale jest też odwet Reynora. A tak, o Boże, naprawdę on krzywo postawił fabrykę. Aż się odechciewa. Mam jak napatrzę na to. No jak można było krzywo fabrykę postawić? Ale i tak zerglingi w sumie niby nic nie mogą. Ale tu chodzi o to, żeby opóźniać ekspansję. No dobra, obaj się tak trochę poopóźniali. Boże. No krzywo fabrykę postawił esportowiec. No i tutaj też się zagapił, ale dlatego, że patrzył pewnie na tego Reapera. I teraz w ogóle... Ej, ale to jest faktycznie, kurczę, też chyba mądre, żeby spróbować Roachy ponownie. O, i teraz bardzo ważne, że Reaper zobaczył dalsze wydobywanie gazu. Kurczę, ile to decyzji zapada w tak krótkiej przestrzeni czasowej. No, ciekawe. Roachy oczywiście już się wykluwają. No to zobaczmy, czy będzie gotowy tym razem time. No wydaje się, że będzie, bo już robi Banshee. Nie będzie Fusion Core'a, ale Banshee też ma obrażenia sensowne nawet bardzo. I co najważniejsze, nie da się zaatakować. No i teraz teoretycznie dopiero się dowiaduje time o tym, że coś takiego nadchodzi. Wcześniej jednak widział ten gaz eksploatowany. Wchodzimy. Jeden Ravager tutaj znowu będzie. No i na pewno defensywa na rampie, bo w naturalu to nie ma gdzie tej defensywy za bardzo oprzeć. A tutaj można wykorzystywać przewagę zasięgu jednostek Terana nad Karakanami. Oho. I kolejny Ravager zatrzymany. O, dwie miny jeszcze mu tutaj zagrał. No to było też mega mądre, żeby zamiast kolejnych dwóch Helionów zrobić dwie miny. Tutaj po prostu mu wyszedł na spotkanie, na gołe klaty. Chyba lepiej dla Time'a, ale... Jak weźmiemy pod uwagę to, że Reynor już dronuje. Ciekawe, kto prowadzi w sumie w tej sytuacji, no bo Time ma dużo później kolejną bazę. Tutaj też nie mógł pracować w naturalu, więc nie wszystkie SCV właśnie były optymalnie wykorzystywane.
Nie no, na pewno jakoś szczególnie źle dla Raynora nie jest. Presja może mogła więcej zrobić. Chociaż 8 SCV to też nie jest takie zero. Łącznie większe straty u Raynora, tylko właśnie jeszcze kwestia tego wydobycia. Nie no, chyba w dobrej kondycji Raynor. Zwłaszcza dzięki temu, że te opóźnienia spowodują, że tutaj ma dużo późniejszą trzecią. Ale może teraz znowu Banshee będą jakimś punktem zaczepienia dla Chińczyka. No tak. Tutaj bezkarnie może stać to. To będzie to robić. Overseer jest zakolejkowany, ale zanim wyjdzie, to już nie będzie ekstraktora. Stare dobre roachy z 1-1. Chyba dobry moment wybrał na to zagranie Raynor. Też pamiętam, jak na tej mapie któryś z dobrych zergów to zagrał i tutaj no faktycznie można po tej rampie wchodzić, tędy jeszcze teoretycznie jakoś od prawej strony jest skąd atakować. No i z drobną przewagą od początku. No. Może wejdzie. Ma sens nawet zagranie tego teraz. Ale też Raynor taki trochę napalony na szybkie ataki jest. Albo szybkie roachy i szybkie właśnie wejścia do przeciwnika, albo teraz taki też szybszy build. A, zagapiłem się jeszcze na tego dropa na dole, a tu heliony 5 dronek wyciągają. W ogóle padł jakiś helion w tym, chyba tutaj. O, może teraz od roacha jeszcze jakiś padnie. Dobra, lekko się zagapił tym razem time. W tej sytuacji, o, i mamy jeszcze infestation pit. No, czyli jednak, tak myślałem, że Raynor będzie chciał jakiegoś uderzenia spróbować, ale skoro się nie da, to się nie da. 3 siege tanki. Na kampa Raynora, ale na roachach to takie nieintuicyjne i widać, że time też się trochę tak właśnie wystraszył jak Ornik na tratwie, bo wszystkie siege tanki w stanie gotowości, poprawnie rozstawione, no dobra, może poza tym jednym, ale też i Marudery i Supply Depoto widzimy, że tak nastawiał time na wypadek, jakby szarżował w niego zerk, ale nic z tych rzeczy. Raynor po prostu idzie w chyba lurkery. Zakopywanie do roachy nawet chce zagrać na Terana. Taki kreatywny się zaczyna robić Raynor. A najlepsi zawodnicy często tak mogą właśnie trochę o sobie urozmaicać.
No to zaczynamy. Ładne zejście z rampy Time'a, ale coś chyba zapomniał rozstawić siczanków może wcześniej. To nie jest najlepsza bitwa dla Time'a. Znaczy może wygrywa, ale... Ale dużo traci i teraz Remax go chyba powinien pokonać. Może? Jeszcze... Za moment ulepszenia 2-2. Kurczę, no taka bardzo ciężka w ocenie walka. Widać, że obaj zawodnicy w ogóle uważali, że powinni walczyć. Ale może to jednak ocena Time'a była słuszniejsza. Od góry, o, to jest fajna flanka. Lubi takie rzeczy kiedyś, znaczy kiedyś lubił na Protossów to robić Raynor. Trzy Ravagery w War Prism oblatujące. A tutaj tak bardziej na Siege tanki. No i faktycznie ten Remax gwarantuje Raynorowi bezpieczeństwo. Ciekawe, czy widział te kolce na grzbietach Karakanów. Można już je wysyłać niektóre do kontry. Teraz z pewnością Time zauważył, że powinien zauważyć, że Roachy mają zakopywanie opracowane. Ja rozumiem za bardzo, czemu Raynor nie idzie dalej w kierunku lurkerów. Chyba, że już chce to wygrać takim masterowczem, ale to nie, chyba nie. Aż takie proste to raczej nie będzie, ale może wywierać presję. Tutaj kilka Roachy. O, Siege można było chyba spróbować ściągnąć, no ale to by było za cenę jeszcze większej liczby Roachy i Ravagerów. Tutaj Tureta, pewnie, że Tureta rozwali. Tutaj też kolejny Turet powolutku powstaje, ale zanim będzie, to już przybędzie Raynor. I kolejne korosiwy. Teraz wszystkie trzy poleciały, ale nie złapał tanka, tylko Liberatora. Tu się wybronił Time. Nie no, chyba nie ma mądrych tutaj. Raczej przebicie się nie powiedzie, ale można męczyć. O, i tutaj Time jak ładnie zauważył smugę na ekranie, że Roachy idą pod ziemią i rzucił skana. Liberator kontratakujący był troszeczkę nieskuteczny, coś jak te Roachy w ataku. No dużo większe straty ma Raynor. Na ten moment około 4500 różnicy. No i zmuszony jest teraz do przejścia w lurkery, nawet Vipery. No z pozycji Time'a, jakiś timing z 3-3, ale chyba dużo też trzeba się desantować. Na Roachy to zawsze był dobry pomysł, żeby tak bardzo bezpośrednio... Znaczy już teraz może walczyć bezpośrednio, bo ma te 2-2, ma marudery, ma dobry limit. Ale też spoko nadal jest dropowanie w różne miejsca. Ale zrobił Doom Dropa tak zwanego Time potężnie, prawie wszystkie swoje jednostki. Od razu ładnie Siege Tank jeszcze w samo skupisko jednostek Raynora atakuje. No i teraz dojechać do Lurkery zamierza i udało się to Time'owi. I teraz jeszcze z góry można atakować drony. Działa. Ej, Time'u Hive'a chyba rozwali. Pięknie się to wymknęło spod kontroli. No i teraz oślepienie perfekcyjne na Siege Tanki, ale jedno, zaraz kolejne będzie musiał na pewno dorzucić Raynor. Lurkery się zakopują. Trudna to walka dla Raynora. Dużo rzeczy musi dobrze zrobić. Ale w miarę potrafi. Tutaj już posiłki Time'a lecą. Kolejny zrzut na haczerkę. Siege Tanku pozbył się Raynor. Tutaj oczywiście kontra Roachami też ma miejsce. Ale pęka kolejna baza Włocha. Chińczyk jeszcze raz może wszystko do medivaków wrzucić i gdzieś polecieć. Może nawet nadal do pierwszej bazy, bo tutaj na przykład spawnik pula. Może jeszcze zabrać, ale chyba będzie wycofanie. Time w końcu zajmuje powolutku już piątą bazę. Przelatuje Command Center. Te Roachy dalej męczą. Ale już się dogonił. Nie no, brawo Time. Dobrze, dobrze zagrane. Lurkerów na ten moment 7, sporo Roachy, kilka Ravagerów, za momencik zobaczymy atak, być może ostatni Raynora,
On jest tylko na 66 dronach, co tak naprawdę może zrobić, no. Roachy nie są za dobre, na tym etapie gry to po prostu giną od piechoty bezproblemowo. No ale ile tu jest lurkerów, synu? Dobrze, dobra liczba, 9. Może oślepienie, może wyciągnięcie tego siege tanka. Tak jest, tak dokładnie robi Raynor. Tutaj jest kolejny tank i przede wszystkim pojawiają się ghosty. MP na Vipera! Ale tylko jednego złapał. Trochę jestem zaskoczony, bo może snajpy byłyby lepsze. O, Liberator. No ale Liberatora szybko rozwalają korosiwy. No time rzeźbi z tego, z czego może rzeźbić. Mamy też oczywiście kontrę Terrana. Ej, mimo że tutaj są cztery spinecrawlery. Nie, marudery nie dadzą rady, bo zwłaszcza, że celują w królówkę. O, i tutaj takie wejście. Nie, no jednak chyba Ryszard jest dzisiaj w dobrej dyspozycji. Tutaj też te lurkery się świetnie wymieniają. No i GG, odklepał time. No to był dosłownie jeden ruch, który mógł zapewnić Raynorowi takie nie w miarę nietrudne zwycięstwo. Może dało się jeszcze rozciągać rozgrywkę, ale idealnie się wpakował. A już tak przez chwilę sądziłem, że time wygrywa. No, niby dobrze do time'a to wyglądało. Rozpoczynamy, kolejna mapa to time grając Terranem, a Raynor zmienił rasę na Protossa, bo to jest taki kawalarz, taki nieprzewidywalny z niego kawaler jeszcze. Bo kto mu zabroni? Zasady turnieju tego nie regulują, więc można sobie zmieniać rasy w zależności od kaprysu. Ale no, będę zaskoczony, jak Raynor wygra drugą, znaczy inną rasą niż zergami na time'a. Chyba wszyscy będą zaskoczeni. No może po prostu na mapie Stargazers uznał, że będzie tym Forgate Blinkiem dobrze w stanie atakować na przykład. Chyba, że jeszcze coś innego zaplanował, ale no do tej pory, znaczy przeważnie Raynor na turniejach zmieniał rasę, gdy miał grać Protossem na Zerga, a nie Protossem na Terrana. Wczoraj grał ten showmatch Protossem. Nie, chwila. Raynor to grał akurat wtedy Terranem, a Clem grał Protossem. To są ludzie wielu talentów, to zmieniają rasy bardzo szybko. O! O! Kochany! Kolego! No to tak chyba być nie może. Boże, i teraz ta proba jeszcze będzie z TV-kę kolejną. No, rozwalił mu SCV. I teraz jeszcze Ricola. Zrobisz Ricola. Tylko musi dojechać do końca, żeby... No, bo proba jest szybsza od Marina, więc będzie mieć więcej dystansu. Dobrze. Kombinuj. A nie zrobi Ricola. Nie chce. A, szkoda, taka wartościowa proba. O, Ryszardo to jest jednak potężny zawodnik. Dziury nie zrobi, ale krew wypije. No nie dość, że rozwalił SCV-kę, to jeszcze zobaczył, że jest fabryka. Taka szybka. No i tutaj jeszcze niebanalne otwarcie Raynora od Sentry. Zdarza się to oczywiście też innym dobrym Protossom, ale jest to w miarę jeszcze rzadkością. Halucynacja Feniksa, a time po prostu po najmniejszej linii oporu, aby szybciej zrzucić jednostki na przeciwnika. Zapewne miny, może jeszcze Heliony w sumie zobaczymy, a jednak tak, jednak Heliony. Czyli zapewne Mariny do Mediwaka, Heliony drogą lądową tutaj wjadą i spróbuje rozwalić miliard probek. Teraz arcyważny zwiad dla Raynora. W zasadzie po tym, co zobaczy Raynor, wydaje mi się, że prawidłową reakcją na to, co gra time, to jest robienie baterii w obu liniach mineralnych. To na pewno. No bo tutaj jest starport, a dopiero potem ekspansja. Więc bardzo, bardzo ofensywnie. Ciekawe, czy zrobi te... A tutaj zrobił baterię, tak trochę inaczej, ale to może z sensem. No i tutaj co? Tutaj nie będzie barykady. Nie będzie baterii, będzie ok, gateway. Heliony już powoli wyjeżdżają. Oho, mówi się po linii najmniejszego oporu. Dobra. Dobra. Mamy osobę czuwającą. Dobrze. Poprawimy to. Znaczy mam nadzieję, że się uda to poprawić. Lecimy, Mediwak. No nie... A, bo tu jest pełna barykada. Ja się zastanawiam, dlaczego Heliony tak stanęły tutaj.
bez sensu na dole, a tu po prostu jest pełna barykada, dlatego się pogubiły. Ładne ogarnięcie Marinów, jak tam time. O, Reynor akurat ma ładne mikroprobami czasami, ale nie za każdym razem. No 8 probek to nie jest zły wyczyn, ale przy tym otwarciu jednak to nie jest wystarczające. On potrzebuje więcej rozwalić, więc no albo te Banshee teraz, albo może jeszcze będzie wielki powrót Helionów. No to są nadal 3 Heliony, to nie są słabe rzeczy. Oj, teraz... Nie. Już myślałem, że się zbiera. Już robił. Ładny podjazd. No i tutaj ta kolejna bateria. No to jest właśnie takie chyba minimum, jakie trzeba zrobić. Bateryjki, dobre rozstawienie. I działamy. Dobra, jest obserwer też złapany. Ważny obserwer, bo dalej będzie konstruować chyba jakieś dziwne ataki time. A nie, dobra, okej. Przez chwilę myślałem, że zapakuje switch tanki, nawet diwak. Nie wiem, gdzie się tutaj wyrzuci, będzie atakować, bo tu jest pełna barykada, ale i tak już w sumie Protoss się uwolnił. Dobra, bez takich rzeczy. Natomiast Cloak Banshee... Aha, bo to nie jest Cloak Banshee, to jest zwykła Banshee, bez niewidzialności. Zabrał te kryształy Reynor, bo za chwilę chcę postawić trzecią bazę. Oczywiście Banshee została obroniona w zasadzie idealnie, bo żadnej jednostki nie zniszczyła. Dobra, to męczymy. Medivac. Co ten Medivac tutaj jeszcze robił? A może jednak wlecę te dwa Stalkery i dwie Sentry. To mi zabroni. Forge'a też zagrał, Kolosy z zasięgiem. No dobra. Moim zdaniem, jednak według mnie, no to kilka niedociągnięć będzie. Jeżeli dojdzie do długiej gry, to chyba z pewnością time to ugra. Chyba. Na razie to się widzę, że wczepił jak rozbitek w deskę. Bezpiecznie. Siege tanki, zabudowa. Późna kolejna baza. I nie ma... Nie ma na razie takiej woli, żeby wychodzić gdzieś tutaj na mapę. Orbital trzeci jeszcze nie przelatuje. W sumie Reynor mógłby tutaj podejść. Tak mi się wydaje. Tylko że on się pewnie boi podejść, bo zaraz mu wlecą taranie z jednej i z drugiej strony, bo to taka trochę mapa niekorzystna. Ale jak on kontroluje Texelnagę, to... Jeszcze Maricola. No Maricola i ma energię. No nie wiem, takie wyjście tutaj zawczasu nie byłoby głupie, tylko jeszcze chyba uznał, że nie ma tyle jednostek. Albo lęka się Ravena, bo Raven może oba kolosy już praktycznie wyłączyć. No nie, no bez przesady, taka Banshee to się tutaj też... Ale no w sumie dobrze, że się rozeznał time. Wie już, że Protoss wyszedł na mapę. Banshee ocalona. Co my tu mamy? 11 probek, jedna SCV-ka, no i zabiera się time za zrzut synu. No i właśnie to jest to miejsce, ale Reynor jest czołujny. No i on to widzi w ogóle, to z Xel'Nagi wszystko widać, panie. No i pewnie, że Stalkery to zatrzymają. Time teraz w spodziewane miejsce leci, bo do Xel'Nagi. Ale... No nie no, Reynor daje radę, no bez przesady, to spokojnie, tymi kolosami ogarnie. No nie no, gdzie tam dwie dezaktywacje, to nadal jest tego mało. A, słabe. Słabe trochę użycie Ravena. No może tutaj troszeczkę drży już time.
już jest ta pewna niepewność, że może jednak Reynor, kurczę, będzie mieć za dużą masę i go zje z Archonami. Swoją drogą chyba Reynor zapomniał o ulepszeniach, ale jak tylko kończę zdanie, to już zakolejkował pancerz. Ajajaj, no... Szybciej powinien to zrobić trochę Protoss, teraz jeszcze szybki recall tych trzech kolosów. Wydaje się, że idealnie... No nie, no kochany, jak się ładnie przyzwały. I teraz ofensywny blink jeszcze pod Medivaca. Dawaj, dawaj, goń go z tym, no ale no jakby tu Stalkerami, jakby tu tymi Archonami. No o co chodzi? No można było pogonić przeciwnika, chyba że on myślał, że gdzieś indziej polecał, ale... To źle myślał, troszkę za wolna reakcja. Dałoby się to złapać, tak sądzę. I wtedy to już szybka kontra i... Do widzenia. Marin przechwycony, adeptka Doxalnagi podchodzi. No widzi dużo Reynor. Przede wszystkim to, że Teran idzie w jego kierunku. No ale jak tylko Teran zauważy, gdzie jest Protoss, to natychmiast ucieka znowu w drugim kierunku. O, zmienił cel miny na Archona. I przez to mina w ogóle w nic nie odpaliła. Się połasił troszeczkę. Stalkery od góry. O, to będzie też taka... Wymiana trochę... O, naprawdę tego Warprisma stracił teraz... Uj, jak ładnie! O, dwa Medivaki. Ale słabo, że stracił tego Prisma. Ej, gdyby wskoczyć tutaj wszystkimi Stalkerami, to byłby dobry ruch jednocześnie atakując w to miejsce, bo gdzieś by się pogubił, ale no takie manewry to robił Hiro. Reynor jeszcze... Protossem tylu meczów chyba nie zagrał, no ale ma przepotężny limit Ryszardo. Aż Banshee powróciła, Time użył Hatkeya do całej armii. Panika Gaming, czyżby Chińczyk zbesztany, zmieszany z błotem? Chyba tak. No nie no, pękają SCV-ki, wiadomo, kolosy też zostaną zniszczone. Niby Time żyje, ale to już to bardzo słabe życie. Ekonomia bardzo, bardzo zła będzie teraz dla Time'a. Niezbyt łaskawa. To, że go Zergiem ciśnie, to jeszcze Protossem. Fajnie, gdyby nigdy nic zajmuje czwartą bazę. Teraz teoretycznie jeszcze może... Jeszcze jak zbuduje planetarkę, to może tutaj będzie kolejny ośrodek defensywy tego zawodnika. Wychodzi też dołem Time. No widać, że Reynor troszkę podjarany jak Arab na kurs pilotażu, bo wychodzi na mapę, kiedy chyba nie powinien. Ale no, jak faktycznie, jak Time ma gdzieś wojsko na mapie... Ej, jak tutaj jeszcze tymi Stalkerami... Ej, pomyślał o tym Reynor, o czym wspominałem wcześniej, chociaż to robi to mniejszą liczbą Stalkerów, no trochę później, ale to nie głupie. No bo tak czy tak zada obrażenia. No wiadomo, kłócenie się z tą planetarką nie ma większego sensu, chyba powinien stąd uciekać Reynor, chociaż zahachmęcił jeszcze Siege tanka. Piękna sprawa, tylko że teraz i proby będą chyba padać. I te wszystkie Stalkery też w sumie zabrał. No nie wiem. Ciężka wymiana, z tych cięższych na pewno. ...10 SCV za dwie proby. Cały czas na pewno argument ekonomiczny jest mocno za Reynorem. Ale coś, tutaj ma więcej jednostek do walki. No trzeba Disruptorami to na pewno teraz trochę wyrównać. Time oczywiście buduje z powrotem SCV-ki, już ma taką nie najgorszą ekonomię nawet, jak na tyle baz, ile posiada. U Reynora też w końcu te złoża niektóre się pokończą. Oj, proszę Dark Templary. Tutaj Observer też arcyważny, żeby no informować, czy gdzieś wychodzi rywal i w którym kierunku, jak dużo tych jednostek jest. Chociaż chyba tego wyjścia na dół nie zauważył jeszcze Reynor. No, ale zaloty, które tutaj stoją, pewnie zauważą. Time już widzi Disruptory. Już wie, że tak łatwo tego pewnie nie wygra. W ogóle to jest chyba chwila, w której warto przejść w jakieś Liberatory z zasięgiem. Ale nie robi tego. Na dole lekka walka. O, będzie uderzenie, czy nie? Nie, Disruptor się nosi z zamiarem. O, tutaj kuleczka mogła polecieć, chociaż chyba zdołałby podnieść Time, z tego co widzę. No i kilka jednostek za pół darmo.
Idzie dalej Reiner. W ogóle te trzy Dark Templary świetną robotę na razie wykonują. Duży zamiar. Jeszcze jeden jest w pierwszej bazie Time'a. Takie niby nic. A20 SCV. Wyparowało. A25 jest CV-ek. Pełny limit Reynora. No i w końcu się zebrał, w końcu się wytoczył. No idzie tutaj oczywiście jak taki Snorlax, który na Jigglypuffa zaraz się położy. No ale Time ma, to w ogóle Time ma więcej jednostek do walki, no ale ekonomia to mu nie sprzyja. W ulepszeniach jest dokładnie ten sam etap. No teraz taka kuleczka jedna czy druga. Nie, chyba nie. Ciężko będzie, Time się nie zagapił. Dark Templary wyczyszczone. No i teraz słuszna kula na planetarkę i trzy miny. No pewnie, że tak. Jest, jaki refleks szachisty u Time'a. Nie rzucił się do naprawy planetarki, no i teraz cierpi. Ten atak na plecy w sumie wygląda dobrze, no ale niektóre kulki się jednak połączyły. Tutaj zwroty z lewej strony sobie też całkiem dobrze radzą. No i recall ważnych jednostek, czyli Disruptorów, bo teraz w defensywie wystarczy, że przeżyje Reynor i z górki. Jeszcze jeden Disruptor. On mógłby na tej Xel'Nadze stanąć, ale nie, tędy i tak nie pójdzie teran, to nie ma znaczenia. No, tylko jeszcze produkcja. W ogóle ciekawe, czy rzucił chronobusty na wszystko. Nie, nie rzucił chronobustów na gateway'e. Reynorowi się nie spieszy, bo on ma czas. Dobra, jest podejście terana. Leci kulka. No, przynajmniej w minę walnie. Zeloty kontratakują, łapią też przy okazji posiłki. No i tutaj ten recall Disruptorów był szczególnie mądry, bo... No bo teraz te 3-4 kulki to robią gigantyczną różnicę. O Jezu, jakie kule. Jeszcze go pokonał Protossem i Zergiem i Protossem. I myślisz sobie, że jesteś progamerem, 15 lat grania. No, może trochę mniej. A tu i tak cię i różnymi rasami jeszcze ktoś ciśnie. Jak żyć? Jak żyć? Jak żyć? W pięknym stylu Reiner kończy te rozgrywki dzisiejsze w turnieju pierwszym PGSTY Festival.